No to dzisiaj mamy niedzielę i mimo długiego wolnego czasu mieliśmy, może tak zacznę od końca, spotkanie na pod koniec dnia właśnie, na którym oglądaliśmy świadectwo małżeństwa i właśnie tematem dzisiejszego spotkania w grupach, które było właśnie dzisiaj akurat zbiorowe. Wszystkie grupy połączyliśmy w jedno. Właśnie tematem spotkania było powołanie do życia w rodzinie. I chyba to mnie tak najbardziej uderzyło, dlatego że wiadomo, że w głowach każdego z nas rodzi się pytanie, do czego jesteśmy powołani. I myślę, że ja już sobie na to pytanie odpowiedziałam, dlatego że myślę, że jestem powołana do życia w rodzinie. I właśnie te wszystkie świadectwa, może cytaty z Pisma Świętego i same rozmowy z drugim człowiekiem, tak sprawiły, że dobrze się czułam, że wiem, że to jest to, czego ja szukam. I właśnie to mi się podoba, Wołazie, że dzięki tym spotkaniom mogę popaść w jakąś refleksję, zastanowić się i potem być może bardziej szczęśliwa z tego powodu, że jestem bardziej świadoma. To tak. Amen. Ja też chcę o tym powiedzieć. Chcę powiedzieć o konkretnym momencie, kiedy też pytałam Pana Boga, no, jakby, co mi zaplanował, czy samotność, czy co tamkolwiek. No i odpowiedział mi takim dziwnym gestem, że idąc do kaplicy z tym pytaniem, znalazłam obrazek tego naszego papieża Jana Pawła II z tatą, i z tyłu był właśnie cytat o powołaniu do życia w rodzinie. No. To taki bardzo namacalny dla mnie znak od Pana Boga, że to jest ta droga. I też inny moment, kiedy jakby na pewnym spotkaniu mieliśmy właśnie symbolicznie oczywiście w wolności wybrać i dać temu wyraźny znak. I kiedy przyszedł ten moment decyzji, kiedy miałam powiedzieć, że chcę być w rodzinie, żyć w rodzinie, to ja nie wiedziałam, ale ja usłyszałam głos dziecka. I nie wiem, czy ja to sobie wymyśliłam, czy to moja wyobraźnia pracowała, ale no, ufam, że to też coś znaczyło. I jeszcze co chcę powiedzieć, to, że świetną ideą i w ogóle moim takim pragnieniem jest to, by kiedyś w przyszłości, kiedy już stworzę tę rodzinę, być w domowym kościele. To, że ruch Światło Życie daje nam też jakby perspektywę przeżywania wiary, trwania dalej w ruchu, właśnie w tym domowym kościele, że no, chcę wychowywać swoje dzieci, jakby dawać im te podstawy w tym swoim małym domowym kościele. I właśnie najlepszym fundamentem do tworzenia rodziny jest Bóg. Jo.